Obliczanie wysokości pływu w porcie standardowym, jak również obliczanie, o której godzinie wystąpi żądana wysokość wody w porcie standardowym. Zrobimy sobie to na przykładzie portu Saint-Malo we Francji. To jest tabelka pochodząca z Atlasu Pływów Admiralicji Brytyjskiej, ale podobne tabelki są w innych wydawnictwach, na przykład w almanachu Ritz. Będziemy szukali, jaka wysokość wody wystąpi o godzinie 12:30 marca. Mamy tutaj 30 marca zaznaczony kolorem szarym. Powiększmy sobie, co tutaj widzimy. Mamy godziny wystąpienia wysokich i niskich wód. I mamy o godzinie 03:25 występuje niska woda o wysokości 0,3 ponad zera mapy, oczywiście w metrach. O 8:42 mamy wysoką wodę 13,5 metra. O 15:45 mamy znowu niską wodę. Dla zainteresowanych literka M pod datą oznacza, że jest to poniedziałek, Monday. Nas będzie interesowała godzina 12, czyli okres pomiędzy wysoką wodą o 8:42 i niską wodą o 15:45. Warto sobie to gdzieś z boku na kartce zapisać, te wartości. Czas wystąpienia wysokiej wody i jej wysokość. Oraz czas wystąpienia niskiej wody i również jej wysokość. Skokot pływu wynosi 13,2 metra, ta? Czyli różnica między wysoką a niską wodą, no będzie woda się obniżać, czyli mamy do czynienia z odpływem. Ta wartość nam się za chwilkę przyda, gdyż będziemy musieli ustalić, czy mamy do czynienia z pływem tak zwanym syzygijnym czy kwadraturowym. Przechodzimy do krzywej pływu dla portu Saint-Malo. Znajduje się ona również w atlasie pływów. Mamy nasze dane, czyli wysoka woda high water 8:42, wysokość 13,5 metra, niska woda 15:45, wysokość 0,3 metra, skok odpływu 13,2 metra. Teraz zobaczcie, tutaj jest taka tabelka, średnie skoki dla pływów syzygijnego, powiększmy. Dla syzygijnego Springs jest 10,6 metra, dla kwadraturowego jest 4,9 metra dla Saint-Malo. Takie są średnie skoki pływów. No, 13,2 metra, ewidentnie mamy do czynienia z pływem syzygijnym. Będziemy pracować na krzywej pływu syzygijnego. Proszę zwrócić uwagę, dla pływu syzygijnego jest to linia ciągła, dla kwadraturowego jest to linia przerywana. Przy odpływie nie ma to dla nas znaczenia, gdyż te krzywe się pokrywają. Przy przypływie jest to troszeczkę inaczej, byśmy musieli korzystać z innej krzywej, ale o tym za chwilę. Co robimy dalej? Zaznaczamy sobie te nasze parametry na... Tutaj proszę zobaczyć, w lewym dolnym rogu zaznaczyliśmy niską wodę, że powiększmy niską wodę 0,3 metra. I podobnie robimy na górnej skali, zaznaczamy wysoką wodę 13,5 metra. Łączymy te dwa nasze punkty linią prostą. No tutaj jest kolorowa dla zobrazowania przykładu, natomiast w rzeczywistości pracuję na tego typu krzywych ołówkiem, i to miękkim, żeby łatwo się wymazywało i można było wielokrotnie użyć daną krzywą dla danego portu. Teraz zaznaczamy czasy. Tutaj w dolnej tabelce zaznaczamy wysoka woda high water występuje o 8:42, więc wpisuję 8:42 i wypełniam plus jedna godzina. Będzie 9:42 plus 2:10. Wypełniam tą tabelkę na dole aż do niskiej wody, low water. Nie jest to może potrzebne, bo nas interesuje godzina 12, ale dla sportu sobie to wypełnijmy. I pozostaje na skali odnaleźć godzinę 12, która nas interesuje. Może powiększmy to sobie. Proszę zobaczyć. 11:42 jest plus 3 godziny.
12.42 jest plus 4 godziny. Podziałka jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli co 10 minut, co 10 minut jest jedna kreska, czyli 12 będzie tutaj 11.42 plus 20 minut w zaokrągleniu, czyli będzie na tej kresce nasza godzina 12. Co dalej? Dalej prowadzę prostą od godziny 12 do krzywej naszej odpływu, prostą pionową. Od punktu przecięcia prowadzę prostą poziomą do naszej kreski łączącej wysokości niskiej i wysokiej wody i pionowo do góry, albo na dół, to nie ma znaczenia, tylko na dole by nam brakło skali, prowadzę do skali wysokości właśnie w metrach i odczytuję na tej skali. Wychodzi mi 7,5 metra, tak? Proszę zobaczyć, 6, tutaj jest 7 metrów, no i tutaj mamy co 20 centymetrów podziałkę, tu jest dokładnie w połowie, czyli o godzinie 12 wystąpi 7,5 metra wysokość wody. Plus oczywiście trzeba będzie dodać jeszcze to, co mamy na mapie, tak? Możemy też zrobić odwrotnie, na przykład sprawdzić, powiedzmy, że w danych warunkach potrzebujemy wiedzieć, do której godziny będziemy mieli co najmniej 2 metry skok pływu, znaczy wysokość wody. Więc robimy odwrotnie. Od 2 metrów na górnej skali prowadzę pionową kreskę do przecięcia się z tą naszą kreską między niską a wysoką wodą. Następnie poziomo prowadzę do krzywej odpływu i pionowo w dół sprawdzam na naszym zegarku, tak, która to będzie godzina. Powiększmy sobie, tak, wychodzi nam, że będzie to coś między 13.40 a 14.40, a dokładnie 13.42 jest tutaj, czyli będziemy mieli 13.52, 14.02, tak, 14.12, no i tutaj już jest troszeczkę dalej, czyli tam gdzieś 14.15, bezpiecznie bym przyjął 14.10. Dlaczego? Dlatego, że ta woda będzie uciekać. Nam z każdą minutą tej wody będzie coraz mniej, więc bezpiecznie ja bym przyjął, że do godziny 14 mam te wymagane 2 metry. I cała filozofia z pracą na krzywej pływu i portem standardowym.